Okej, a więc hej, cześć, siemanko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Tobiasz, a to jest kolejny film z serii o Rollercoinie, czyli takiej przeglądarkowej symulacji kopalni kryptowalut, w której dostajemy jednak prawdziwe kryptowaluty. Link oczywiście do tej strony macie w opisie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o koparkach. Przede wszystkim, czy te koparki są warte zakupu, bo jest ich naprawdę sporo i właśnie sobie o nich porozmawiamy. Poza tym przeliczymy, czy bardziej opłaca się grać w gierki, czy jednak kupować te koparki. No i myślę, że to tyle. Zapraszam Was do oglądania. Okej, a więc, no jak widzicie, ja mam te dwie małe, słabe koparki. One mi kopią pasywnie, ja tylko co 5 dni wystarczy, że kliknę właśnie ten przycisk i cały czas kopią. Ale jednak, poza kupowaniem koparek, możemy jednak grać sobie w gierki, z których też dostajemy moc wydobywczą. Więc teraz tak, zobaczmy sobie na przykładzie tej najsłabszej koparki, jaką możemy kupić. Kosztuje ona nas 2,60 RLT, czyli około 2,60 dolara. Jest to coś w okolicach 10 zł. Za te 10 zł dostajemy 1160 GH na sekundę. No i jest to dość mała moc, jednak 10 zł to też nie jest jakoś super dużo. Ale okej, takie 1160 GH na sekundę. Teraz przejdziemy sobie do gierek. Zagram randomową gierkę. Okej, a więc jak widzicie, wygrałem. No oczywiście to nie jest żadne wyzwanie na początku. Później jedynie te gierki są coraz trudniejsze. Ale tym na razie się nie przejmujemy. Dostałem za nią 528 punktów. 1 punkt, 1 GH na sekundę, więc teraz sobie przeliczymy tą moc. Okej, a więc moc nam się przeliczyła i jak widzicie, za te 528 punktów dostałem 528 GH na sekundę. Z racji, iż mam ten najlepszy komputer, o komputerach opowiadałem w poprzednim odcinku o Rollercoinie, no to ta moc utrzyma mi się, jak widzicie, przez 7 dni. Po 7 dniach zniknie. Ale jednak 528 GH na sekundę za gdzieś pół minuty grania i przez 7 dni. Z koparki dostajemy trochę tam ponad 2 razy tyle. I co 5 dni musimy wchodzić na stronę i włączać prąd z powrotem. Jednak płacimy za nią 10 zł, a nie gramy przez jakieś 30 sekund. Czy to się opłaca? Czy opłaca się kupować takie koparki? Myślę, że jeśli chcecie sobie tylko wypłacać z Rollercoina i tam trochę chcecie zwiększyć tą moc wydobywczą, to nie. Ale jeśli chcecie zbudować duży pasywny zarobek, to jak najbardziej. I musicie też ufać Rollercoinowi. Ja sobie obliczyłem przed tym filmem, że taka koparka, one zwracają się około 4, nawet 5 lat. Jest to strasznie dużo. Dużo bardziej polecam jednak kupować chociażby taką El Monstro czy Chupacabre, a jeśli są eventy, to oczywiście eventowe koparki, ponieważ na przykład ten Clover Lover, on daje nam 155 tysięcy GH na sekundę, a płacimy za niego tam bodajże 69 dolarów. Moim zdaniem to jest dużo bardziej opłacalne, bo taka koparka zwraca się po około roku, dwóch, czasem trzech. Więc jest to na pewno bardziej opłacalne od tych tutaj koparek. No ale czy lepiej właśnie kupować koparki, czy grać w gry? Moim zdaniem najlepiej to wszystko połączyć i czasem sobie kupić jakąś koparkę, pograć w gierki i tak uzbieramy nawet jakąś fajną moc wydobywczą. Okej, a więc tak pokrótce myślę, że wszystko dobrze powiedziałem. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia. Cześć.